Dzień dobry. Witamy na kolejnym podcaście, w zasadzie w podcaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj z nami prezes Rafał Jerzy. Dzień dobry. Wiceprezes Sławek. Ja, teraz ja. Teraz Sławek Biniecki. I prezes, drugi prezes Teola Atremesa. Andrzej Goławski. Witam. I co? No i co? To... I jak tam? Jak tam, Andrzej? Ale dlaczego nie powiedziałeś, jaki to jest numer, zawsze mówisz? Bo nie pamiętasz. Nie, pamiętam, że jest 45, ale ostatnie dwa nazwałem 43. Więc teraz jest 45. Ale widziałem już, że w tytułach przestaliśmy też umieszczać, więc to był taki sprytny... Nie chcemy dojść do takiego momentu. Witam Was na 11264. Jak moda na sukces. Ale widzę, że szybko demaskujesz. I tym. To dzisiaj najpierw się zapytamy Andrzeja, co słychać, a później poprosimy Was o napisanie. My się troszkę pozastanawiamy nad tym. Powiemy Wam, czego nie rozumiemy i poprosimy Was, żebyście w komentarzach pomogli nam zrozumieć. Czyli co słychać? Co słychać? Generalnie dobrze. Opalony jesteś. A dziękuję. A Batrymie? No, też dobrze. Zatrzymali ci budowę, słyszeliśmy. To dementuje te pogłoski. Jeszcze doniesienia sprzed chwili. Chyba już trzecia sprężarka jest zmontowana. Plan jest taki, żeby skończyć zasadniczy montaż w tym tygodniu wszystkich sprężarek. Mówimy o Baltic Pipe. No tak, tak pomyślałem. Dużo więcej ważniejszych sprężarek w życiu nie mamy. No, ale nie każdy nasz słuchacz musi jak wiedzieć to? O jakiejś specjalnej motomyszy duńskiej. Albo nietoperzu. Jeżeli mogę się wtrącić, słuchajcie, faktycznie problem mają Duńczycy. W mediach są doniesienia, które mówią mniej więcej tyle, że projekt duński, czy część duńska projektu Baltic Pipe jest w trakcie tak naprawdę procedury zatrzymywania, ponieważ nie da się takiego projektu zatrzymać o tak nagle z szereg różnych działań, które trzeba wykonać, żeby w sposób bezpieczny takie prace wstrzymać. Tak? Czyli jeżeli na przykład są jakieś przyciski czy wiercenia pod rzekami, pod morzem, no to nie można nagle tej wiertnicy zatrzymać i powiedzieć nie wiercimy albo ją wycofujemy. No nie da się, tak? Trzeba dokończyć, zabezpieczyć roboty. Ale to nie idzie pod nie morze, tylko pod, tak? Nie, to przykładowo powiedziałem. Akurat odcinek duński jest naziemny, natomiast są takie standardowe przeszkody, jak i u nas, i rzeki, i różne przeciski, przepychy podziemne. No i ta część faktycznie w związku z problemami proceduralnymi Duńskiego Urzędu Ochrony Środowiska zostanie zatrzymana. Mamy nadzieję, że nie na długo. Ale zasadniczo wpływu na nasz projekt na ten moment to nie ma żadnego, dlatego że mamy swój kontrakt, swoje zobowiązanie wobec klienta i po prostu pracujemy normalnie bez przeszkód w oczekiwaniu na to, że faktycznie ten dla dobra tego projektu ten problem zostanie szybko przez Duńczyków rozwiązany. Także no tak, ale cierpi nasz klient. Nasz klient może widzieć jakieś ryzyko, tak, no bo jakby cały system jest ważny, tak, czyli wykonanie wszystkich części projektu Baltic Pipe z uwagi na to, że to jest po prostu zestaw naczyń połączonych. No, nie da się korzystać z tej tłoczni, czyli uruchomić pewnie bez gazu, który tą rurą ma dopłynąć. Nie ma takiej możliwości, żeby mieć ten gaz, jak nie będzie rury. To tak z ciekawości, bo zastanawiałem się nad tym, czytając tą wiadomość. My jesteśmy w stanie zrobić próby, jeżeli nie ma odcinka duńskiego? Nie wiem tego, powiem szczerze. My budujemy obiekty nowe, ale również modernizujemy istniejące. Tłocznia gazu w Odolanowie już istnieje o znacznie mniejszej wydajności. Także gaz w Odolanowie generalnie jest, tylko może być go znacznie, znacznie mniej. Bez tego dopływu, drugiego, tego kolejnego dopływu. Tak.
Natomiast to jeszcze do rozruchów trochę mamy czasu. Miejmy nadzieję, że do tego czasu faktycznie ten problem jakiś się da. Przypuszczam, że to nie jest problem taki, że gdzieś trzeba palcem zatkać jakąś dziurkę i sprężyć w środku, nie? Trzeba by mieć dosyć duży palec. Myślę, że takich palców nie mamy. W ogóle nasza część, to co my robimy, jest... Idzie dobrze. Idzie dobrze. Zgodnie z harmonogramem jesteśmy w trakcie, tak jak powiedziałem, montażu. Nasz konsorcjant tak naprawdę w trakcie montażu sprężarek. To jest taki kamień milowy dla tego typu projektów. Ważne wydarzenie. To oznacza, że pewien zakres robót budowlanych został już wykonany i te fundamenty zostały odpowiednio przygotowane i wykonane przez projekt, przez naszą spółkę z grupy. W takim stopniu, że można było już te sprężarki posadowić. Sprężarki też zostały dostarczone na plac budowy. Czyli to takie serce tego całego układu. Jego montaż się rozpoczął. To oznacza, że projekt wchodzi w taką fazę już, powiedziałbym, bardziej zaawansowanych technologicznie prac. Generalnie to dobrze. Ja przepraszam, zapytam tylko w imieniu części oglądających. Śruby pasowały? Skoro udało się je posadowić, to wydaje się, że tak. Okej. Ale to jest pytanie no nie bez... A kiedy wiecha jest, Andrzej, powiedz, na takich obiektach? To jest właśnie taki trochę odpowiednik wiechy. Nie? Czyli rozpoczęcie montażu, no bo wiecha w takim tradycyjnym... Zaprosiłbyś nas chyba. No, wydaje się, że tutaj pandemia nie pozwala na takie zgromadzenia jak kiedyś, wobec tego od takiej tradycyjnej wiechy odstąpiono. Okej, no zrobiłeś odstęp, ale 250 km mamy mieć odstęp. Ale no to dobrze, to postaram się naprawić i dla pana, panie prezesie, zorganizujemy wiechę tradycyjną. Może być online. A, no dobrze. Może jakieś nagranie masz? Tak, nagraliśmy. Musimy skonsultować to z klientem. Jest to projekt nietuzinkowy. Jeżeli dostaniemy odpowiednie zgody, oczywiście będziemy publikować filmiki z tego wydarzenia. Także liczymy na zgodę i wtedy na naszym kanale. Świetnie. Trochę obawialiśmy się tempa pracy, trochę obawialiśmy się przeszkód. Na razie te czarne scenariusze się... No, są mniejsze, większych nie ma. Jakieś przesunięcia oczywiście są, bo to jest budowa, żywy organizm, zawsze się coś może zdarzyć i się zdarza. Oby nie myszy i nie doperze. Albo jaskółki, oby nie. Także to jest naturalne, że harmonogram zawsze się delikatnie koryguje, ale cały czas ta data końcowa jest jak najbardziej realna i wydaje się, że jeżeli budowa będzie dalej tak szła w dobrej współpracy, podkreślić z zamawiającym, z nadzorem, z WNI. Wszyscy rozumieją potrzebę szybkich decyzji i tutaj naprawdę z tym nie ma problemu. Pracuje się dobrze, jest pełne zaangażowanie wszystkich stron i tutaj no, oby takich projektów więcej. Całe zadanie jest podzielone na kilka części. Mówisz o całym Baltic Pike? Mówię o całym Baltic Pike, porozmawialiśmy o dwóch. O Duńskiej. O Duńskiej, macie wieści, jak idzie na innych tematach, czy... No formalnie tego nikt nie publikuje, także to są tylko... Moje pytanie, czy macie wieści? To są tylko jakieś, powiedziałbym... Domysły. Poczta pantoflowa działa, to tak. Natomiast my patrzymy na swoje. Nie toperze przenoszą te informacje, nie. Patrzymy na swoje, nasza tłocznia w Udolonowie. Bardzo ważna część tego systemu jest realizowana zgodnie z planem i z tego powodu się nie cieszymy. Moje pytanie nie miało tezy. Opowiedz, jak źle idzie u innych, tylko moje pytanie raczej było, czy... Nie chciałbym mówić, czy idzie źle u innych. Raczej moje pytanie było w kontekście, czy widzisz jakieś zagrożenia z tytułu tam opóźnień albo przyspieszeń, albo kłopotów na innych, które mogą na nas rzutować, bo pamiętam, rozmawialiśmy o takiej poli ryzyk również. Jasne. No słuchajcie, no jeżeli nie będzie gazociągów, nie będzie rur, no to nie będzie gazu. Nie będzie gazu, to być może, że nie będzie tego gazu wystarczającej ilości, żeby dokonać rozruchów. To jest na pewno jakieś ryzyko, ale to nie jest ryzyko, które nas dotyczy. Oczywiście nas dotyczy, będziemy musieli prędzej czy później ten rozruch zrobić, ale nie będzie, my za to nie będziemy odpowiadać, bo to nie jest nasza część. Tak? No z tego, co słychać, co widać też
w komunikatach klienta, część podmorska, którą wykonuje włoski wykonawca Saipem, się zaczyna. Statki wypłynęły w morze, to jest bardzo duża operacja logistyczna, ale to się zaczyna też dziać. Także no, wydaje się, że cały ten system, ten duński przypadek, to jest jakby pierwszy taki jawny sygnał o pewnych ryzykach, które gdzieś występują. Jaki to będzie miało wpływ na całość, to nie wiemy, bo nie wiemy na ten moment, sprawa jest na tyle świeża. Kiedy duński Urząd Ochrony Środowiska sobie z tym po prostu poradzi. Miejmy nadzieję, że szybko. Myślę, że jest rzesza interpretatorów, która w tych biednych nietoperzach czy biednych myszkach może widzieć jakieś polityczne zakręty. Dobrze, że nie należymy do tej grupy. Patrzymy na swój biznes. To, na tym się koncentrujemy i to jest dla nas. Właśnie na nietoperze myszki też patrzymy, ale. Co do wszystkich w naszym zakresie. No, mamy swoje rzeczy do ogarnięcia i na ten moment wydaje się, że całkiem nieźle nam to wychodzi. Oby tak dalej. Baltic Pipe jest bardzo ważną częścią działalności w bieżącym roku, czy też w bieżących latach w Atremie, no ale jednak częścią. A jakbyś miał określić tą pierwszą połowę roku, czy tam jak on z perspektywy prezesa Atremu wygląda? Jestem zadowolony? Musimy unikać prognoz. Oczywiście. Tak. Dlatego dajmy Andrzejowi chwilę stanowienie się, bo nie wycinamy. No to jest. Ale czy odpowiedź na pytanie, czy jest zadowolony z prognozą? Zależy, wiesz, no. Jeżeli rynek widzi w Andrzeju to, co widzi w Elonie Musku. Jednym tweetem może kapitalizacja. Myślę, że przeceniasz moją siłę. Myślałem, że Elonę Muskę. To niech sobie YouTube próbuje wyczytać z mimiki, aby przejść do następnego. Znaczy, ale jakieś zagrożenia większe? Bo o tym myślę, możemy swobodnie rozmawiać. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest taka typowa połowa roku, jak w każdym biznesie. Oczywiście w zależności od projektów, ale zwykle jest tak, że pierwszy kwartał szczególnie jest troszkę słabszy w takim biznesie budowlanym z uwagi na. No, jesteśmy po publikacji. To widać, możemy powiedzieć. No, w przypadku Atremu ten pierwszy kwartał ubiegłego roku był praktycznie taki sam. Tak? W przypadku segmentu budowlanego generalnie w GKI, no to wiecie pewnie lepiej niż ja, aczkolwiek ja to też znam z raportów, no to widać tam jakąś różnicę, ale to tak naprawdę dlatego, że po pierwsze sezonowość, a po drugie no jakby projekty, które akurat są w portfelu, są bardziej lub mniej wrażliwe na tą sezonowość. No tyle. W Atremie mamy sytuację cały czas stabilną na tym poziomie, że portfel daje nam jakby stabilne oparcie i cieszymy się, co? Cieszymy się, że ten portfel taki faktycznie jest. Wchodzimy w okres realizacji na kilku projektach w energetyce, które nie mogły wystartować przez długi czas z uwagi na różne problemy administracyjne. To jakieś tam pewnie pokłosie pandemii, bo te projekty budowlane się bardzo długo akceptowały, czy to w urzędach, czy u zamawiających. Myślę o GPZ Wronki, myślę o smart gridach, ale te smart gridy już ruszają. GPZ Wronki wydaje się, że też pozwoli na budowę już jest na ostatniej prostej, także pewnie na dany moment się pojawimy też na. O, Wronki to nasza duża rezerwa. No niestety tak. Coś, co zabiło wynik ubiegłego roku. Tak, no niestety tak. No, jakby pozytywem jest to, że w końcu udaje się osiągnąć taki etap, że będziemy mogli wystartować. Tak. A jeżeli chodzi o poziom ofertacji czy ilość zapytań, to te trendy są pozytywne. Stabilne. Powiedziałbym, że trudno znaleźć czas i miejsce, żeby gdzieś jeszcze palce włożyć. Naprawdę jest bardzo dużo. Tego otworu, żeby sprawdzić sprężanie. Tak, to jest pewna inspiracja. Aczkolwiek tam raczej bym się nie pchał.
ale faktycznie jest bardzo dużo projektów. Widać, że no, nasze działy ofertowe nie są w stanie wszystkiego przerobić. No, niestety musimy selekcjonować i tak się staramy robić. Miejmy nadzieję, że za chwilę to zaowocuje kontraktami, aczkolwiek postępowania przetargowe się mocno przedłużają. To pokazuje z jednej strony jakość dokumentacji, która jest na przetargach, bo jest jeden taki bardzo duży temat, do którego startujemy wspólnie z partnerem, gdzie on dawno już się, ten przetarg powinien zakończyć, my tak liczymy w miesiącach przesunięcia, ale pytania, które zadajemy, rodzą odpowiedzi i te odpowiedzi rodzą kolejne pytania i to tak w kółko. Posuwa. Powoli, a jest to kontrakt skomplikowany w tym sensie, że jakby zamawiający nie tylko w naszym języku operuje i to no, komplikuje pewną sprawę. Więcej niestety nie mogę powiedzieć. No, tylko się cieszę, że jest dużo pracy, a w tym tygodniu, bo można powiedzieć, szeroko rozumiany rynek związany z OZE żyje tym, że politycy planują zmienić zasady programu, bodajże Mój Prąd, czy jakoś tak nazywanego. A wiesz co, to są pogłoski, a zostało nam niewiele to czasu. To są pogłoski, ale przeszli łagodnie do ciekawszego tematu. To tylko krótko, czy to twoim zdaniem jakikolwiek wpływ na, znaczy czy jakiś znaczący wpływ na ten będzie miało, jakkolwiek nie, by nie zostało? Nie, bo akurat ten sektor OZE to nie jest nasza domena, absolutnie. To są małe instalacje prosumenckie, które wykonują dużo mniejsze organizacje. My się tym po prostu nie zajmujemy. My się zajmujemy inną częścią OZE. Rozumiem. No to teraz przechodzimy do drugiego tematu dzisiejszego odcinka, czyli poprosimy Was, żebyście w komentarzach nam pomogli zrozumieć obecną sytuację. Cieszę się, że nie powiedziałeś ciekawszej części, wiesz, bo powiedziałeś. To chyba każdy sobie już sam ocenia. Chyba, że na pasku nie, piszemy, drugi która jest ciekawsza. My piszemy drugie, nie oglądać. Albo mamy pasek od niedawna. Tak, no jak... Widziałem. No. Ale na razie przegrywamy konkurencję z paskami w TVP i TVN. No ale to wiesz, od razu nie możesz takich oczekiwań mieć. Nie, od razu Kraków zbudowany. No, spokojnie. Powoli. Ale raczej z transferów z tamtej strony nie będziemy robić. Mam nadzieję, że teraz na pasku pojawia się wątku, o którym mówił Andrzej, czyli wątku duńskim. Czy, tu pada jakieś nazwisko, to już rozumiem, nasza paskowa dobierze, wpływał na zatrzymanie, wpłynął na nietoperze w Danii? Znak zapytania. Nie, myszy i nietoperze. Nietoperze. Bo czy nie maczał tam swoich palców? Na przykład. A już tam nazwisko. Sami Maciek. Ty zacząłeś. Nie, ty mówiłeś o tym palcu na zablokowanie. Bo on mnie sprowokował. Dobra, biorę wszystko. On mnie sprowokował, powiedział, że nie ma gdzie palcy włożyć. A średnicę jaką ma tego? Tysiączka. Dokładnie. Tysiąc, czyli metr. Wewnętrznej czy zewnętrznej? Że będę kontynuował narrację pana prezesa. Możemy przejść do tego ciekawszego tematu. Okej, okay. No pojawiły się pewne wątpliwości. Mamy salkę hotelową, więc wyobraźmy sobie, że organizujemy tu konferencję. Andrzej nie jest hotelarzem. Może Andrzej nam pomoże. Mamy problem taki, że nie za bardzo wiemy, jak interpretować konferencję prasową. Nie pomogę. Okej. Okay. Też nie wiemy rozporządzenia, jak interpretować. Czyli jednak musimy zapytać tego z paską. Nie, no bo my chcemy rozmawiać o rozsądku, uczciwości, to jest niemożliwe. Ze strony nie, tylko rządzących? Chodzi nam tylko o salę konferencyjną i organizację konferencji. Aha, to o to chodzi. Tylko to też możemy o tym rozmawiać, tylko my tego kompletnie nie rozumiemy. Dlaczego? Ale to jest wszystko logiczne. No. Wolno wpuszczać ale ze szczepieniem? Ta sala ma 30 metrów kwadratowych. Ja już powiedziałem, że tego nie rozumiemy, dlatego poprosimy słuchaczy, żeby nam to w komentarzu... A nawet widzów. Widzów też, ale słuchaczy Spotify to raczej słuchacz, chyba że ktoś sobie odpala i potem patrzy na ten ekran. Ale słuchaczy, okay. Żeby nam to wytłumaczyli. Okay. No. Ta sala ma 30 metrów kwadratowych. W
według interpretacji, którą posiadamy na dziś, w tej sali może znajdować się dwóch niezaszczepionych i nieograniczona liczba zaszczepionych. 30 metrów kwadratowych, tak? Czyli możemy mieć dwóch zaszczepionych i na przykład 70 osób zaszczepionych. Czyli to jest nielegalne spotkanie. Ja nie zgadzam się na ujawnianie naszych danych medycznych. No dobrze. Okay. Zupełnie nielegalne. Trzech zaszczepionych, tu jest jeden nie. To jest jako, to jak mamy stwierdzić, kto jest zaszczepiony, kto nie. No, to się boję, że będziesz mówił o innych moich danych medycznych. Ale nie o tobie myślałem. Nie wiem, wiem, ale jak już mówisz. A jak masz takie może zdolności po oczach, to wtedy przekażemy je naszym hotelom i będą wiedzieli. No właśnie, to jest właśnie niemożliwe. Tak, bo my, hotelarze ciekawie rozpracowali kolejny problem, że recepcja, nie dostając żadnych narzędzi rozporządzeniowych, ustawowych, musi dowiedzieć się, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Biorąc pod uwagę tajemnicę. Tak. Czyli nie ma narzędzi do tego, żeby to stwierdzić, jak rozumiem, bo są aplikacje, które pozwalają to w jakiś sposób pokazać. No wiesz, jak ktoś jeżeli... nie ma obywatela, to nie jest w stanie pokazać, może mieć tylko certyfikat zaszczepienia. Okej, okay, ale mimo wszystko to są dane medyczne. No jeżeli... Nie ma obowiązku pokazywania ich. Gdzie ktoś oświadczyć. A gdzie jest granica? Wejście do galerii handlowej, ochroniarz? Będzie miał możliwość zajrzenia mimo wszystko w moje medyczne dane, na których będzie na przykład napisane. Niezaszczepiony z powodu choroby psychicznej. Boi się igieł dramatycznie. Wystarczy, że na informację zaszczepiony, niezaszczepiony, prawda? Ale nie mogę być. Z powodu swojej, na przykład, z powodu swojej choroby psychicznej. Tak? Ale przede wszystkim... I w ten sposób będziesz dyskryminowany, bo nie wejdziesz do galerii. Załóżmy, że nie jestem zaszczepiony z tego powodu, a konsekwencją zaszczepienia byłoby to, że pogryzłbym parę osób, bo uwierzyłbym w swoją nieśmiertelność. No, to sobie żartujemy, ale no, mówimy o poważnych sprawach, które nie pozwalają nam nadal normalnie funkcjonować. Jasne. Jako przedsiębiorcom, jako osobom, które ten kraj utrzymują. My jako przedsiębiorcy utrzymujemy. Jeszcze ten dodatkowo kraj. Mamy się opierać na mało precyzyjnej konferencji, która potem nie daje żadnych narzędzi do weryfikacji tego. Okej, słuchajcie, proponuję ten wątek zamknąć pytaniem, na które proszę pomóc nam odpowiedzieć. Normalnie kieruje się rozporządzenie ilością pokoi. Wątek hotelarski. Jak zakwalifikować małżeństwo, gdzie mąż jest zaszczepiony, a żona nie, a śpią w jednym pokoju? Czy jest to pokój ludzi, którzy są po szczepieniu, czy nie? Lub odwrotnie. Żona zaszczepiona, mąż nie? Tak. Okej. Okay. Czyli w dwóch wariantach odpowiedź. Mniej więcej te rozporządzenia tak wyglądają. No. Oj, oby tylko nie przyjechali z dziećmi, bo to wszystko skomplikuje. No tak, bo dzieci od niedawna. Jedno jest niezaszczepione. Od 12 roku życia dopiero tak, można szczepić. To fakt. Czy to znaczy, że dziesięciolatka? Dziesięcioletni śpi w pokoju z rodzicami, to jak wtedy zakwalifikować? Jako niezaszczepiony będzie? Pokój, no mamy mnóstwo, tak mi się wydaje. Mnóstwo absurdów, które, a może rozporządzeń, które są wprowadzane, ale za te rozporządzenia dalej nikt nie odpowiada. No bo to nie jest rozporządzenie. My ponosimy konsekwencje, a ci, co je wprowadzają, nie odpowiadają. My odpowiadamy w rozumieniu, nie mamy narzędzi do weryfikacji. Zresztą szczerze mówiąc, nie chcemy tych narzędzi, bo co nas interesuje. Ale to jest... Natomiast odpowiadamy przed kontrolującym nas sanepidem i tak dalej. Ja powoli zaczynam mieć wrażenie, że to jest komplikacja, która jest celowa, a nie wynikająca z chaosu. Tak, bo jesteśmy przy okazji, jako hotele, jesteśmy narzędziem przymusu. Przechodzę do drugiego ciekawego wątku. Prosimy pomóc nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego z dużą łatwością politycy wydawali nam nakazy i zakazy.
No, przypominam, że dziki z mojego lasu do dziś się ze mnie śmieją z tego momentu, kiedy nielegalnie wszedłem do lasu w maseczce. Bo te dziki to były nakazy. Zakaz wstępu do lasu, nakaz noszenia maseczki i tak dalej, i tak dalej. To te dziki naprawdę się do dziś kulają ze śmiechu w tym lesie. I tam pan premier był zdecydowany. A wilki pewnie myślą, kurde, myślałem, że to my jesteśmy na ten agresywny gatunek. Psy. Okej, okay, mogliśmy powiedzieć, że tam są wilki. No to psy. No bym nie chodził. Psy. Sławek. Dlaczego wtedy pan premier był zdecydowany? A nie ma nakazu. Ja tu rządzę. Nakazuję wam. A dlaczego nie nakazuje nam się szczepić po prostu? Wszystkim, a nie rozlosowuje samochód elektryczny czy jakiś inny. Dlaczego? Lub wycieczkę do Egiptu. O. To jakieś, może nie, no jakieś zachęty powodu, mają być tego typu, że ma być jakaś loteria. Nie znam, że nie było loterii na noszenie maseczek. Loteria powoduje nawet, Za nienoszenie maseczek były mandaty. Tak. Dlaczego nie ma tego samego mechanizmu? Z jakiego nakaz? Jesteś zwolennikiem, żeby był nakaz. Szczerze? Jestem zwolennikiem konsekwencji, wiesz? Logiki. Bo ja płaciłem mandat, jak nie miałem maseczki. O, zapłaciłeś? Nie zapłaciłem, ale przenosiłem go. Nie zdradzam danych medycznych i przestępstw. Ale nie, no, nie, ale my płaciliśmy. Znaczy, moim zdaniem szczepienia, czy potrzeba wykonywania szczepień wynika z czystej logiki. I śledzenia tego, danych historycznych. Przecież gdyby nie szczepienia, to pewnie nadal byśmy chorowali na różne choroby, których de facto już nie ma. Dobrze, natomiast część szczepień w Polsce jest obowiązkowa. A wiem, że tam płaskoziemcy, antyszczepionkowcy... No powiedz, dlaczego ty uważasz, no chyba, że czekasz jeszcze na komentarze, ale nie jesteśmy live. A co mam powiedzieć? No dlaczego nie ma tego nakazu? Czy no nie chcę, chcę się zastanawiać. Okej. Okay. Mm. Część szczepień jest obowiązkowa, w związku z tym antyszczepionkowcy tam walczą z obowiązkowością. Działają, nie, tak. Co jest teraz, nie było. Zawsze byli bagatelizowani, zresztą słusznie, bo tych chorób po prostu nie ma. Ale tutaj na razie nie widać. Ale dlaczego nie ma? No, bo się szczepimy. Dlatego, że były masowe szczepienia. Gruźlica jest takim przykładem, gdzie na Ukrainie... Bardzo dobry, Andrzej. Dlatego jest... Na Ukrainie nie ma obowiązku szczepień na gruźlicę i tam gruźlica jest. Ale czy ty w ten sposób chcesz mi udowodnić, że ta szczepionka nie działa, dlatego trzeba dobrowolnie? Nie, nie wiem, do czego zmierzasz. Może, że nieznane są... Bo ja się zgadzam. Ja jestem zaszczepiony na gruźlicę. Ty też. Rafał? Znaczek. Znaczek? Tak. A, to od tego jest nie w szczepionkę. Nie, ja tylko mu wystawiam tezę, że szczepienie, potrzeba wykonania szczepienia wynika po prostu z logiki. Ale dlaczego na gruźlicę jest obowiązkowe, a to jest dobrowolne? Bo każdy dobrowolnie do tego podchodzi. Nie, rozlosował ci ktoś samochód na gruźlicę? Nie. Dlaczego może... producent jest zwolniony z odpowiedzialności? O właśnie, a nie może, do tego zmierzamy. A może pokazywałeś gdzieś znak po szczepionce, żeby wejść na basen? No, dlaczego? No, dlatego, że nikt nie chce odpowiadać za negatywne, ewentualne... To proste. Nie powiem panu, to pokaż ramię. Nie, my chcemy, bo się szczepimy. Mm-hmm. Dobrowolnie. I wtedy my ponosimy skutki. Tak, w przypadku... I będziemy mogli pozwać siebie. W sensie... To znowu jest nielogiczne. W sensie, no teraz i ciebie. Kto panu kazał? Nie. Tak, dlatego, że jesteś autorytetem i zachęcasz. A. Kto panu kazał? Tak. Pan premier świadomie, wie. Proszę państwa, zachęcam, szczepmy się. Tak, no. Tak. Panie premierze, luz, jestem odpowiedzialny. Powiedz nakazuję. Nie mam takiej władzy, nie jestem premierem. No wiem, ale wtedy będzie mógł powiedzieć wtedy wysoki sądzie. Andrzej mi kazał. Bo nie muszę. Andrzej, co, ale premier też nie ma takiej władzy. To tylko ustawodawca. No nie, oczywiście. No tak nam machał, zakazami. On może tylko wykonywać. I oni to ostatnio bardzo często mylą. Słuchajcie, no ale tak to chodziło. Tak. Były momenty, kiedy rano wsiadałem do samochodu i zastanawiałem się, czy po prawej, czy po lewej stronie drugiej. Teraz trochę ta hierarchia wygląda tak, że jest konferencja prasowa, rozporządzenie, ustawa, konstytucja.
Znaczy trybu wprowadzania różnych rozporządzeń nie chcę komentować, natomiast jeśli chodzi o szczepienia, ja jestem tak, jestem zwolennikiem szczepień. My wszyscy jesteśmy, ale tu jest kwestia ideologii. Wszyscy jesteśmy zwolennikami szczepień, bo wszyscy potwierdziliśmy, że byliśmy szczepieni na grypę. Nie ma lepszego dowodu... Na gruźlicę. Na gruźlicę. Na grypę pewnie też wszyscy byliśmy. Nie ma. To znaczy, że twoi rodzice byli zwolennikami szczepienia. Tak, ale moje dzieci mają też znaki po szczepionkach. A, to okej. Okay. Wasze też, nie? Tak. No tych szczepionek, co przyjęliśmy w życiu pełno. Słuchaj, jedno dziecko możemy sprawdzić. Tak. Dawaj. Ale nie pamiętam, żebym miał temperaturę, albo żebym się super źle czuł. No bo mały byłeś, okay. Wiesz. Bo my, nikt z nas nie jest antyszczepionkowy, przecież. Ja nie jestem. Wszyscy zaszczepiliśmy dzieci. Nie. Wszyscy sami mamy znamie. Ale co? Nawet nasi rodzice nie byli. No tak. Pytam się, dlaczego można nakazać gruźlicę, a nie można nakazać tak prostej rzeczy jak szczepionka. I dlaczego rząd nie ma odwagi nakazać? To tego nie rozumiemy właśnie. To tego nie rozumiemy. Proponuję rozlosować. Rozlosować co? Rozlosować. O, nowe standardy mamy. Wrócisz? Wracam. Nowe standardy mamy. Proponuję rozlosować ten milion aut elektrycznych wyprodukowanych i co? No milion daje możliwość, wiesz. Większe prawdopodobieństwo. Dla jednego nikt nie chce chodzić. Auto elektryczne wygrał pan Tadeusz z Torunia. Mickiewiczowski? To on otrzymał. Otrzymał. Świetny mem. Zresztą wróciły niezłe memy popandemiczne. Jest dobrze. No dobra, no. Czyli co? My jesteśmy anty, jesteśmy pro. Logice, odpowiedzialności. Nieważne, jacy jesteśmy. Uważamy, że rząd w konsekwencji swoich różnych działań powinien walczyć o wprowadzenie nakazu. Tradycyjnie powinien zrobić to o 2 w nocy, by dodać dramaturgii. Prawda? A idąc logiką... Boicie się po prostu odpowiedzialności. Boją się. Żadna nowość. Myślałem, że powiesz, nie autoryzuję tego odcinka. Boją się, a teraz już się pojawia na przykład z tego tygodnia informacja, że jak to było w tych Stanach? Tak, jeden ze Stanów. Ja zrobiłem trudne przekłamanie, ale jeden ze Stanów oświadczył, że przestaje liczyć ofiary wypadków drogowych do koronawirusa. Nie, potwierdziłem to u źródła również, więc zakładam, że jest to informacja prawdziwa. Brzmi to może zabawnie, natomiast zakładam, że w tym stanie też były takie same przepisy przyjęcia, taki sam rytuał, czy jak to się nazywa, przyjęcia do szpitala. Więc jeżeli ktoś przyjeżdżał z wypadku i miał pobierany wymaz, i miał robiony test, czy krew, czy jakikolwiek inny, i nastąpił zgon, no to pewnie i zgodnie z prawdą wpisywano mu jako tą drugą przyczynę COVID, zgodnie z zasadami oznaczenia. Odjął historycznie ten stan wypadki komunikacyjne i COVID i zmniejszyła się liczba osób o 25%. Które zmarły, czyli niby na COVID. A pytanie, w wyniku wypadku. A pytanie jest wykazywane w statystykach. A pytanie jest, czy zwrócą dodatkowe opłaty, które dostali do tej pory? Nie, bo jakby nie kwestionują tego, że chorzy byli. Że byli zarażeni, tak? To w ogóle jest poza dyskusją, bo my w naszych rozmowach nigdy nie negowaliśmy istnienia. Ale był dodatek za zgon COVID-owy. No w porządku. Za leczenie takiego pacjenta. No nie, ale za pacjenta, który ma COVID. No. A oni mieli COVID. Okay. No, przyczyna była inna, nie wiem, kilo w plecach, tak? Badanie COVID. No to próbowałem. Ale ja nie mówię, zmarł na COVID, tak? Tylko po prostu był COVID-owy. Próbowałem. No. To po prostu rozłożyć logicznie, czyli. Na forsę. Jeśli płacisz za to, że za zgon COVID-owy, czy za leczenie osób z COVID-em, no to w zasadzie jednego, co możesz być pewien, że będziesz miał. Tak, oczywiście, no mamy pacjentów i zgony COVID-owe. Andrzej, nie wiem, jak to ocenisz, ale wypracowaliśmy oczywiście u szczytu swojego sarkazmu, wypracowaliśmy taką propozycję dla rządu i
przed powiedzeniem tego głośno chcieliśmy zapytać Ciebie najpierw o zdanie. Co by było, gdybyśmy odwrócili rolę? Płacili dodatek covidowy za czas, kiedy go nie ma. Albo za... To tak zwana pozytywna motywacja. Tak, czyli jeżeli zacznie liczba zgonów i zachorowań rosnąć, to wtedy będziemy mniej płacili tego dodatku. Czy nie czuję się kompetentny, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie. To nie jest medycyna, to jest tylko logika i biznes. Jeśli chodzi nie proszę Cię o ustalenie progów. Ale masz konflikt interesów. Ale chyba nas medycy nie pozbawią możliwości analizowania konfliktów interesów. Ja powiem, bo jakby z mojego prywatnego podwórka mogę powiedzieć, że to ta motywacja pozytywna działa lepiej niż negatywna. Ja jestem zwolennikiem nagradzania niż karania bardziej. Natomiast jeśli chodzi o taki system opieki zdrowotnej, to akurat znam też z obserwacji trochę takich bliższych, to uważam, że akurat ta podstawowa opieka zdrowotna po zmianie systemowej, ta zmiana zadziałała na dobre, bo faktycznie system działa tak, że niezależnie od tego, ile osób jest chorych, ile osób jest zdrowych, to lekarz rodzinny dostaje wynagrodzenie za danego pacjenta. Czy przyjdzie ten pacjent, czy nie przyjdzie. Czyli tak zwanej od głowy jest, tak? Jest stawka. Czyli w interesie lekarza rodzinnego jest to, żeby mieć tych pacjentów jak najwięcej, bo ma wtedy największe przychody. Tak jest. I zniechęcić ich do przychodzenia. A kiedy pacjent nie przychodzi do lekarza? Jak nie jest w stanie się do niego Jak nie jest zdrowy. Nie. Jak jest to zdrowy. Jest jakaś ideologiczna zabawa, wiesz? Ależ skąd? Andrzej, to właśnie, jak nie może się tak do niego się... dostać, bo jest COVID? Nie. Wtedy jak nie przychodzi. Jak jest zdrowy? W interesie lekarza jest mieć jak najwięcej zdeklarowanych pacjentów, jak najmniej chorych pacjentów, bo wtedy ma mniejsze koszty. Znaczy i tak to działa. To działa źle, dlatego to że to na jest... następny odcinek, nie, bo zaczęliśmy analizować nierynkowy system. Nie, Andrzej. Przepraszam, muszę je zdanie. Nie, no to jest deklaratywne, tak? Pacjent deklaruje, czy jest zdrowy, czy chory, jeżeli chodzi o lekarza pierwszego kontaktu. Ja nie rozumiem, że niektórzy za te 7 zł, czy 5, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jaka to wielka kasa dociera za tego jednego pacjenta, finalnie do lekarza. Ale tak, to nie ma nic wspólnego ze składkami, które płacicie. Nie ma żadnej... Nie, no to jest jeden z elementów systemu oczywiście. No to nierynkowego systemu. To ci pacjenci przychodzą pogadać, no bo płacą ten abonament, no to wpadną pogadać, tak? Bo do lekarza przychodzą zdrowi i chorzy oraz ci, którzy którym się wydaje, że są chorzy. Ale ja chętnie bym zrobił odcinek o służbie zdrowia i o systemie służby zdrowia. Tylko niestety, a nawet do tego odcinka planowaliśmy zaprosić lekarzy, ale niestety nie chcą gadać. Nikt nie chce rozmawiać. I co, jedziemy nazwiska? Mówią, ja mam inne zdanie, ale nie, weź, będę miał dużo problemów. No, nie jesteśmy medykami, natomiast systemowo rozwiązanie negatywne. No, to nie jest negatywne. No, dlaczego mam uwierzyć w to, że marzeniem dowódcy kancelarii prawnej, właściciela kancelarii prawnej, jest zmierzanie, żeby wszyscy jego klienci byli uczciwi, jak jest karnistą. No to nie jest dobre porównanie. To nie jest adekwatne. Powiedziałbym tak, w interesie... Aha, przede wszystkim... Nie, służba więzienna walczy o złagodzenie kary. Przecież mają przede wszystkim nie szkodzić. Jakieś takie tutaj rzeczy robić. Aha. A ty co? Okej. Dobra, zostawmy już ten temat. Zostawmy, nagramy specjalnie. Przypchnąłem się, bo wszedł w kodeks karny. Postaram się zaprosić jakiegoś lekarza, może jak już ich izba przestanie ich nękać, może wtedy uda się kogoś zaprosić. Wiecie... Postaram się zawsze zaprosić o dwóch skrajnych opiniach, żeby nie było tak, że którąś promujemy, ale niestety nie można mieć teraz. Ale musimy dać ostrzeżenie do wszystkich, którzy zajmują bardzo biało-czarne stanowiska. Uważajcie, bo świat się nie kończy na koniec tygodnia.
Tak. I nic nie jest biało-czarne. Pewne rzeczy będziemy oceniali z perspektywy roku, 5 lat, 7 lat. Oczywiście. I życzę wszystkim, którzy są ortodoksyjni i na prawo, lat, i na lewo, lat. Żeby... Młode dziewczyny, żeby będą chciały mieć dzieci. Żeby ale dalej byli na topie. To też temat na to, jak uda się zaprosić lekarza. Ale teraz, i to może nie na ten kanał, zrobimy jakiś... Ty chyba, że tu była jakaś oferta. Nie zrozumieliśmy. Mam nadzieję, że nie. Ale... Poczekaj. A ty co? Poczekaj chwilę, bo... podcast, muszę częściej do Mikołaj, was przyjeżdżać. Musisz poczekać chwilę, bo nie wiadomo, czy Rafał nie rozwinie się w wzroście, w wymiarach, kolorach. Następny podcast z członkami Rady Nadzorczej będzie. A teraz jako anegdota, nasz kolega. Andrzej, co zrobiłeś? Nasz kolega prawnik, z którym kiedyś byłem w restauracji i pani kelnerka, zresztą że jest bardzo ładna, oszukała w rachunku na 450 zł. Doliczyła sobie 450 zł. Ja mówię, Jurek, ona dolicza 450 zł. Zrób coś z tym, broń Boże. Płacę dokładnie tyle, co ona sobie życzy. Ja tylko z takich ludzi żyję. Świetne. Poprosimy o wypikanie imienia. Ale imię każdy tak? jest w Polsce. Okej. Także, świetne. Żeby jakoś klamrą zamknąć tą część tego odcinka, za tydzień będzie z nami Łukasz Płoszyński, członek zarządu Focus Hotels. I on też pewnie się zastanawia, jak on ma się zastosować do zaleceń płynących z konferencji prasowej. Także proszę. Liczymy na podpowiedzi przed tym odcinkiem. Jak mamy organizować konferencję, jak mamy sprawdzać, jak mamy klasyfikować pokoje zaszczepione i pokoje niezaszczepione, bo osób jest chyba ciężko. Także pomóżcie nam i za tydzień się słyszymy. I mogę jeszcze zdanie, proszę Ciebie. I pamiętajcie, ubierajcie z folii tej pazłotkowej, takiej aluminiowej. 5G. Ubierajcie czapeczki, żeby 5G was nie zniszczyło. Nie kontrolowało. Ale to znowu będziemy mieli ban. Dobra, kończymy. Wtedy jesteście widoczni. Załatw, żeby było bez banów. Dziękuję bardzo. Bye. Dzięki. Do usłyszenia.